mniejszą zbrodnią jest zamordowanie kogoś, niż pozbawienie go tych modlitw. Pan Jezus powiedział, że nie bójcie się tego, który zabija ciało, tylko tego, który zabija duszę. Do nieba nie jest się dostać tak łatwo. Dusza po śmierci ma możliwość iść albo do nieba, albo do piekła, albo do czyśćca. Przypominanie właśnie o tej śmierci, że wszyscy umrzemy, to zawsze Kościół nauczał, teraz o tym nie mówi, że sąd ostateczny również jest nieuchronny, że wielu na tym sądzie zostanie potępionych. A to, w jaki sposób wygląda liturgia aktualna, to fałszuje zarówno miłosierdzie Boże. Ona nie jest tak, że wszyscy będą zbawieni. To, że liturgia jest po polsku, to nie znaczy, że wierni więcej rozumieją. Aktualna liturgia dąży do tego, żeby pokazać człowiekowi, że nie musi się martwić chwilą śmierci. Dlatego, że i tak wszyscy będą weseli. Już jest tam na chmurce, już się cieszy. Takie są rozmowy po pogrzebie. Zasadniczo rozumienie praktycznie protestanckie śmierci. Osoby, które idą na pogrzeb, to są często niedzielni katolicy, którzy raz na jakiś czas pójdą do ten pogrzeb, bo akurat ktoś umarł w rodzinie. Wtedy mogliby usłyszeć naukę katolicką, zdrową. My się cieszymy z nadziei, że on jest w niebie, tak się mszy, a ta osoba tam cierpi i nie dostaje pomocy, którą mogłaby od nas dostać. I to jest to, co zmarłym zostało zabrane po Soborze Watykańskim II. Cześć, witamy Was na kanale Okiem Tradycjonalisty. Ja mam na imię Ludwik. Ja jestem Natalia. I w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie troszeczkę na temat pogrzebu katolickiego, bo byliśmy ostatnio właśnie na pogrzebie w Nowym Rycie. I jakby to jest traumatyczne przeżycie, jeżeli się jest na takim pogrzebie. Zwłaszcza jeśli się wie, jak wygląda tradycyjna liturgia pogrzebowa. I się wie, jakie są losy zmarłego po śmierci w nauce katolickiej, jakie mogą być te losy. Także jak chcecie jeszcze bardziej znielubić nową mszę, no to wystarczy się wybrać na taki pogrzeb i wtedy jakby ta, albo to nielubienie nowej mszy rośnie. Po prostu pogłębić świadomość tragedii reform. Ale też jest to dobra sytuacja, jeżeli w którymś momencie Wam przychodzi do głowy, że może ta nowa msza nie jest taka zła. Wybierzcie się wtedy na pogrzeb i zobaczycie. No tak. Jeżeli macie świadomość wiary katolickiej. Prawda. I jeszcze na koniec tego filmu będziemy mieli małe ogłoszenie dla Was, także jeżeli dotrwacie do końca, to będziemy mieli ciekawą propozycję, jak można te modlitwy, których zmarły jest pozbawiony, zastąpić czymś innym, takim substytutem tych modlitw. Tak. Ja w jaki sposób bardziej pomóc tym duszom czyśćcowym, dlatego że no, teraz są one tej pomocy pozbawione. Tak. Ale zanim przejdziemy do tematu, dziś też będziemy pewnie mniej żartować, bo to jest jakby temat troszeczkę poważniejszy niż te ostatnie, temat śmierci. Ale zanim przejdziemy do tematu odcinka, no to tradycyjnie zapraszamy Was do zostawienia łapki w górę pod tym filmikiem, do subskrybowania naszego kanału i kliknięcia w dzwoneczek, żebyście byli na bieżąco z kolejnymi filmami na naszym kanale. Tak jest. Zachęcamy też do odwiedzenia naszego profilu na Patronite. Macie tam wypisane jakby perspektywy rozwoju Okiem Tradycjonalisty, bo nie chcemy poprzestać tylko na kanale na YouTubie. Mamy w planach też zacząć kręcić reportaże z różnych miejsc w Polsce. Chcemy założyć stronę internetową dla tradycyjnych katolików, kiedy osiągniemy odpowiedni cel na Patronite w dalszej perspektywie. No i mamy też takie marzenie, żeby pojechać i kręcić reportaże z różnych sanktuariów na świecie, rozpoczynając od podróży po Ziemi Świętej i pokazać Wam to wszystko, bo to, żeby powstał taki pierwszy przewodnik katolicki w Polsce. Tak jest. I dodatkowo każdy, kto wpłaci choćby 5 zł na naszym Patronite, to jest najniższy próg, bierze udział co miesiąc w konkursie na Tradiboxa. Pierwszy taki konkurs odbędzie się pod koniec czerwca i myślę, że w tych konkursach naprawdę ciekawe rzeczy w tych boksach będzie można zobaczyć. Tam będą dewocjonalia, książki katolickie i różne akcesoria związane z tematyką, a też pewnie jakieś dedykowane rzeczy od nas. Tak, tak? Zresztą zobaczycie, co będzie w takim pudełku, bo każdy będziemy inboxing każdego z tych boksów będziemy filmować i wrzucać na nasz kanał. A pierwszy pojawi się pod koniec czerwca, także tak. Na razie jest duża też szansa na wygraną, bo mamy 9 patronów, także jest prawie ponad 10% szans, że wygracie na ten moment. No dobra, to co, przechodzimy powoli chyba do tematu odcinka. No to tak, byliśmy wczoraj na pogrzebie, tak, mojego dziadka. Tak. Co z dużo mówić? Ciężko jest coś powiedzieć tak naprawdę na ten temat. No, generalnie zacznijmy może od tego, jak to wyglądało. My jechaliśmy tam samochodem i był pewien problem tam z parkowaniem i tak dalej, więc się troszeczkę spóźniliśmy. Tak, spóźniliśmy się dokładnie. Muszę miała się zacząć o 12.00. Przyszliśmy dokładnie 16 po. I trafiliśmy już o 16 po 12 trafiliśmy dokładnie na co? Na Ojcze Nasz. Czyli już było dawno po liturgii słowa, dawno było po przeistoczeniu i już weszliśmy tak naprawdę na samą końcówkę. A to była 16 minuta mszy.
Czyli wyobraźcie sobie, jak ta msza była odprawiana, skoro zaczęła się o 12, a 16 po było już Ojcze Nasz. Oczywiście tutaj już na starcie zdementuję pewną rzecz. My nie szliśmy tam uczestniczyć w liturgii posoborowej, natomiast przyszliśmy tam na pogrzeb osoby bliskiej, więc to jest normalne, że na pogrzeb się idzie, nawet się pomodlić za tę osobę, może nawet różańcem w trakcie tej mszy. Natomiast też, żebyście nam nie zarzucali, że chodzimy na nom. Nie, byliśmy na pogrzebie osoby bliskiej. Tak, to jest zupełnie sytuacja inna sytuacja. Wyjątkowa. Nawet kapłani bractwa twierdzą, że na nową mszę można, jakby nie ma nic złego w tym, że ktoś, jeśli chce przyjść na czyjś pogrzeb, który jest odprawiany w nowej mszy, to nie ma w tym problemu. Dlatego, że to byłoby zgorszenie, gdyby nie przyszedł tak wobec rodziny. Wobec tak, rodziny mi mówił, bardziej, tak mi mówi dokładnie ksiądz Szczegiel. Bardziej kwestia jest taka, że nie chodzi o uczestnictwo w samej mszy, bo to wiadomo, tak, że to nie jest w porządku, zwłaszcza jak się to zobaczy na żywo, to się jeszcze bardziej to widzi. Natomiast chodzi o to, że to po prostu był pogrzeb kogoś z rodziny, więc to jest normalne, że na nim byliśmy. Tak? Więc tutaj nie poruszajcie tematu w komentarzach, że chodzimy na nową mszę, bo nie chodzimy. No nigdy. Tak. I też byśmy nawet się nie chcieli modlić na nowej mszy, bo to jest jakby zupełnie inne rozumienie liturgii, ale nie jest to temat na dzisiaj. Przejdźmy do samego pogrzebu. Także tak jak zaznaczyliśmy, 16 minut po rozpoczęciu mszy mieliśmy już tak naprawdę końcówkę, bo jest Ojcze Nasz, na nomie to już tak naprawdę jest niedaleko do końca, tak? Gdzie w liturgii tradycyjnej pogrzebowej bylibyśmy może dopiero na czym? Na kirie? Może na kirie, może na lekcji. Bo trzeba pamiętać, że liturgia pogrzebowa tradycyjna jest znacznie dłuższa i tutaj jakby zaraz przejdziemy do omawiania tego, jak się modliło za zmarłych kiedyś. Natomiast wyobraźcie sobie, że najpierw może ustalmy, jaki jest cel liturgii pogrzebowej. Po co ona jest w nauce kościoła tradycyjnej? Bo potem będziemy dalsze wnioski wysnuwać na podstawie tego celu. Żeby to omówić, to najpierw trzeba zdawać sobie sprawę z tego, co się dzieje z duszą po śmierci. No tak. Albo co może się dziać z duszą po śmierci. Jak wszyscy wiedzą, i jest to fundamentalna prawda wiary, że dusza po śmierci ma możliwość iść albo do nieba, czyli być od razu zbawiona, albo do piekła, czyli wiecznie potępiona, albo do czyśćca, czyli w ogień czyśćcowy, który jest cierpieniem, ale który u kresu tego czyśćca gwarantuje wejście do nieba. Tak, bo to chodzi o oczyszczenie duszy po prostu z tych ziemskich jeszcze przywiązań, tej duszy, która nie odpokutowała wszystkich swoich grzechów i właśnie jakby z czyśćca wychodzimy do nieba, ale najpierw trzeba to wszystko, czego nie odpokutowaliśmy, odpokutować. Tak. I teraz tak, kwestia jest taka. Kościół naucza, że tak naprawdę nie wiemy, jakie są losy zmarłego. To jest pierwsza, najważniejsza informacja dla wszystkich. Inna sprawa, że niektóre osoby nieliczne umierają autentycznie w opinii świętości. Natomiast to są wyjątki. I to jest jeszcze inna sprawa, że się za takie osoby też odprawiało na początku liturgię, ale później takie osoby tak dostawały dekret o heroiczności cnót, wchodził proces beatyfikacyjny, kanonizacyjny i wtedy takie osoby były świętymi. Ewentualnie męczennicy, którzy od razu jakby... No tak, to jest zupełnie osobny temat i takie osoby są nieliczne i to w ogóle nie ma co brać pod uwagę, kiedy mówimy no o takich zwykłych warunkach, tak? Natomiast prawda jest taka, że jeżeli... osoba dana nie jest kanonizowana, bo kanonizacja jest nieomylna, natomiast też jeżeli jest proces przeprowadzony zgodnie z tradycją, to jest jeszcze inna sprawa, więc o współczesnych kanonizacji też się na razie nie wypowiadamy, bo to jest inny temat. Można mieć tam powiedzmy pewne wątpliwości, ale nieważne to jest na dzisiaj. Póki osoba nie jest oficjalnie kanonizowana, no to nie mamy pewności co do jej losów pośmiertnych. Zgadza się. A skoro nie mamy pewności co do jej losów pośmiertnych, to nie możemy mówić, że na pewno jest w niebie, bo to jest oczywiste. Skoro nie wiemy, czy jest w niebie, to nie możemy mówić, że na pewno jest w niebie, bo to jest to zupełnie nielogiczne. Więc teraz kwestia jest taka. Kościół zawsze, tradycyjnie, zalecał taką ostrożność względem tego ferowania wyroków, czy ktoś jest w niebie, czy ktoś jest w piekle, tylko zalecał bardziej taką, powiedzmy, zapobiegliwość i żeby mimo wszystko, nawet jak ktoś, jesteśmy przekonani, że ktoś był pobożny, że dobrze żył i tak dalej, to mimo wszystko Kościół zawsze zalecał, żeby za taką osobę też się modlić, bo my nie wiemy, jakie było jej wnętrze. Dokładnie. Może być w czyśćcu. Mhm. Jeżeli jest w czyśćcu, to nasza modlitwa tej osobie pomaga. Skraca jej te cierpienia czyśćcowe. I taki jest cel modlitwy za zmarłych, żeby pomóc tej osobie wyjść z czyśćca szybciej, bo czyśćce to nie jest wesołe miejsce, w którym zmarły sobie siedzi i się raduje. Czyśćce to jest tak naprawdę, są dokładnie te same cierpienia, co w piekle, tylko... czasowe. Z nadzieją wyjścia. One po prostu mają kiedyś ten koniec, tak? Tak. Wszystkie dusze czyśćcowe mają perspektywę wieczności, dlatego też na przykład w jakichś objawieniach prywatnych na temat czyśćca gdzieś chyba kiedyś nawet czytałam, że
dusze czyśćcowe, znaczy dusze, które idą na sąd po śmierci, jeśli mają trafić do czyśćca, to one same rzucają się w ogień czyśćcowy, bo zdają sobie sprawę ze swojej własnej nieczystości, tak? Widzą, że spotkały doskonałego, czystego, miłosiernego Boga i nie są w stanie jakby przebywać wobec tej świętości, ale pragną jak najszybciej móc tej świętości wraz z Bogiem zażywać. Dlatego rozumiejąc swoją niedoskonałość, same rzucają się w te płomienie czyśćcowe. Mhm. Chętnie. Dlatego, że wiedzą, że kiedyś będą mogły po prostu z tym Bogiem przebywać. W sposób bezpośredni go oglądać, tak? Tak. Natomiast tak, to jest taka prawda o właśnie tym, co się dzieje z duszą chrześcijanina po śmierci. Natomiast właśnie, będąc na pogrzebie... I to jest dogmat. To jest dogmat znany był od zawsze, od samego początku Kościoła. To jest ważne. Święci, doktorowie Kościoła, ojcowie Kościoła pisali, że dusza może pokutować jakby za grzechy po śmierci. Czyli nie jest tak, że po śmierci mamy albo od razu niebo, albo od razu piekło. Istnieje możliwość, że dusza jest nieoczyszczona ze swoich grzechów i że po śmierci tego oczyszczenia dostąpi. Które będzie się odbywać w cierpieniu. To jest dogmat, który został zdefiniowany wprost na temat czyśćca. Na Soborze Trydenckim wcześniej nauka była znana powszechnie w całym Kościele. Tak. No i idąc dalej. Kościół, jak widział zawsze liturgię za zmarłych, bo to jest dalsza część. Jak tradycyjnie wygląda liturgia za zmarłych? Tradycyjnie msza święta, to wiemy czym jest. Ona jest uobecnieniem ofiary krzyżowej Pana Jezusa, czyli uobecnieniem Golgoty. Kościół katolicki, kościół rzymskokatolicki zawsze widział liturgię pogrzebową jako liturgię właśnie wypraszającą przebaczenie tych grzechów dla zmarłego i skrócenie jemu tych mąk czyśćcowych. Po to jest liturgia pogrzebowa. A ofiara mszy świętej pogrzebowej jest po to, żeby właśnie złożyć Panu Bogu ofiarę taką, jak Chrystus złożył na Golgocie, bo to jest dokładnie ta sama ofiara, tylko w intencji zmarłego, który właśnie jest chowany. I ta ofiara ma wartość ofiary Pana Jezusa, tylko złożonej w intencji danego zmarłego. Dokładnie tak. I po to jest msza pogrzebowa, żeby właśnie ofiarę Panu Bogu złożyć za duszę tego zmarłego. Taki jest cel ofiary. Po to, żeby pomóc tej duszy wyrwać się z czyśćca. Tak, dlatego, że gdyby osoba zmarła, gdyby była w niebie, to nie byłoby potrzeby modlić się za nią, bo jest w niebie. Więc po co się za nią modlić? Tak. Wtedy można ją prosić o wstawiennictwo raczej. Tak. Jeśli osoba byłaby w piekle, to w tym znaczeniu, żeby prosić o przebaczenie, żeby mogła osiągnąć niebo, nie ma też sensu się za nią modlić, dlatego że taka dusza jest już potępiona wiecznie. Zatem modlić się należy za dusze czyśćcowe. No tak. Tylko że nie wiemy, jaki jest los zmarłego po śmierci. To jest właśnie ten punkt. Dlatego, skoro nie wiemy, ale wiemy, że potencjalnie nasza modlitwa może pomóc, to po to właśnie ona jest. Ponieważ jeżeli możemy możliwość skorzystania z tego, żeby komuś pomóc, no to powinniśmy to zrobić. To jest zresztą obowiązek, jeden z uczynków miłosierdzia, modlić się za żywych i umarłych, który należy wykonywać na co dzień, tak naprawdę. I nie jest to zdefiniowane przez Kościół, ale moim zdaniem nie modlenie się za zmarłych swoich bliskich, to może być materia grzechu. Ciężkiego nawet. Zdecydowanie, tak, oczywiście. Przecież to jest dosyć oczywiste, że Kościół jakby jest całością, tak? Mamy Kościół triumfujący w niebie, Kościół, jaki tam, cierpiący, chyba się to mówi, tak? Pokutujący w czyśćcu. No i my jesteśmy Kościołem walczącym, tak? Na ziemi. I jakby istnieje interakcja między tymi warstwami, tak? Kościół triumfujący w niebie wspiera nas swoimi modlitwami, swoim wstawiennictwem. My staramy się modlić za Kościół pokutujący, no i tak dalej, tak? Tak. W tradycji pobożnościowej mamy też to, że miesiąc listopad jest poświęcony szczególnie duszom czyśćcowym, tak? Więc nie jest tak, że Kościół, że to jest jakoś tam oddawane, ta modlitwa za zmarłych jest oddawana jakoś tam do prywatnej inwencji czy do prywatnego rozeznania, nie? To jest obowiązek, tak? Który Kościół zawsze rozumiał i podtrzymywał. W listopadzie była zawsze modlitwa za zmarłych, w książeczkach nabożeństwa mamy litanie za zmarłych, koronki za zmarłych, różnorakie modlitwy za zmarłych. W zakonach kiedyś, przed reformą Piusa X, modlitwa za zmarłych, odmawianie oficjum
ze zmarłych było obowiązkowe dla zakonników raz chyba na tydzień. Tak, raz na tydzień. Plus 10, jak pewnie wiecie albo nie wiecie, ale my to kiedyś też opowiemy szerzej, był pierwszym tak naprawdę reformatorem liturgii, co może się wydawać dziwne, bo Pius X obchodzi za obrońcę tradycji, ale to była pierwsza osoba, pierwszy papież, który naruszył pewne rzeczy w liturgii, na przykład właśnie redukcję oficjum, czyli oficjalnej modlitwy kościoła, czyli liturgii godzin, i właśnie usunął te modlitwy zmarłych z zakonów, które od tego czasu nie były obowiązkowe. Tak. To jest było takie pierwsze odejście od tradycji tak naprawdę liturgicznej. No oczywiście tam Pius X zrobił parę jeszcze innych rzeczy, ale to nie jest temat na dzisiaj. Ale generalnie modlitwa za zmarłych zawsze była uważana za coś obowiązkowego w życiu, tak publicznym kościoła, jak tak. I w życiu prywatnym wiernych. Tak. I tutaj idąc dalej, kalendarz jakby też mszał rzymski wyróżnił pewien rodzaj mszy specjalnie, jako mszę żałobną za zmarłego. To jest msza rekwiem. I to jest msza, która była zawsze sprawowana za zmarłego. W czarnych szatach, z takim bardzo pokutnym nastawieniem. Też jakby liturgia za zmarłych ma dwie funkcje, ale to powiem o tym za chwilę. I to był specjalny rodzaj mszy i nie tylko mszy, bo za tym szło też całe oficjum, czyli cała liturgia godzin, która też była za zmarłych. Znaczy ona dalej niby jest teraz, natomiast no kompletnie nie jest obowiązkowa i jest całkowicie wyrzucona do szuflady, jak cała liturgia godzin. Tak naprawdę myślę, że jakbyśmy przeciętnego wiernego chodzącego na nową mszę zapytali, czy wie, co to jest oficjum za zmarłych, to myślę, że większość by jednak tego nie wiedziała. Tak. No oficjum za zmarłych jest raczej tak zepchnięte na margines, że no nawet przy pogrzebach się z tego praktycznie nie korzysta. Ewentualnie może w jakichś, nie wiem, mniejszych miejscowościach albo w jakichś bardzo takich miejscach przywiązanych może bardziej trochę do tradycji. No może nie z samego oficjum, ale coś, co je przypomina przynajmniej, jakiś tam modlitw przy trumnie i tak dalej. No tak, tak. Natomiast... No na przykład tak jak u nas, jak był pogrzeb mojej babci, no to były jeszcze modlitwy przy trumnie w domu, tak? Otwartej, no. Przy trumnie otwartej, dokładnie. Tam zebrały się kobiety, dlatego, że to wieś, to była wieś, więc zebrały się tam kobiety ze wsi i śpiewały pieśni jakieś pokutne, o ile dobrze pamiętam. Na pewno jakieś tradycyjne też tam były. No, ale wracając już do tematu jakby samej liturgii. Kościół wyróżniał specjalne formularze liturgii dla za zmarłych. Msza rekwiem, oficjum za zmarłych. To była cała modlitwa kościoła, była jakby odprawiana za zmarłego. Czyli wyglądało to prawdopodobnie... Nie mamy tutaj źródeł historycznych, natomiast znając jakby tradycyjny porządek liturgiczny, o którym kiedyś pisałem na naszej fanpage'u na Facebooku, link wstawię w opisie. Porządek liturgiczny to jest całodniowa modlitwa, bo życie chrześcijanina to jest modlitwa cały czas, nieustająca. Zakony modlą się cały czas psalmami. Mają określone godziny, w których zakonnicy stają do modlitwy i się modlą. To się nazywa właśnie liturgia godzin. To jest modlitwa całodniowa i to jest oficjalna modlitwa Kościoła, której tak naprawdę mało osób nawet wie w dzisiejszych czasach, bo ta modlitwa została zrzucona całkowicie na margines po soborze, a nawet nie po soborze, tylko jeszcze za Piusa XII, jak wprowadzono msze wieczorne. To wtedy tak naprawdę się zaczęło, bo wcześniej czegoś takiego jak msze wieczorne nie było. Wieczorem były nieszpory, późnym popołudniem. Czyli część właśnie tej liturgii godzin. One były często sprawowane właśnie publicznie. Bo to jest właśnie oficjalna modlitwa Kościoła, a szczytem tej modlitwy jest msza, która była zawsze odprawiana rano. Tak było tradycyjnie. To tak w skrócie mówiąc. A więcej macie w opisie, w tym poście, o którym mówiłem. Natomiast do tej modlitwy oficjalnej Kościoła, którą cały Kościół cały czas odmawia, bo Kościół żyje cały czas modlitwą, dołączono specjalne formularze modlitwy za zmarłych. I mamy 3 godziny kanoniczne za zmarłego, czyli w określonych porach dnia, na przykład przed pogrzebem, Kościół się modlił za danego zmarłego. Na przykład w parafii ktoś umarł, no to księża z parafii do swojej liturgii godzin dokładali właśnie tę modlitwę zmarłego prawdopodobnie i odmawiali je dzień na przykład przed pogrzebem, a rano zbierali się wszyscy na pogrzeb i wtedy odprawiał mszę właśnie rekwiem za zmarłego i później do tego były jeszcze egzekwie, czyli takie modlitwy przy trumnie, okadzenie trumny, polanie wodą święconą, specjalne modlitwy również za zmarłego i dalej było odprowadzenie na cmentarz konduktem żałobnym, zakopanie zmarłego i modlitwy też po zakopaniu zmarłego. Tak, to była dosyć zaawansowana liturgia, natomiast to było takie coś, co Kościół wypracował przez te wszystkie lata swojego istnienia jako perfekcyjne przełożenie modlitwy całodziennej na modlitwę za zmarłego, która ma mu przynieść pożytek po śmierci. I to jest to, co zmarłym zostało zabrane po Soborze Watykańskim II.
Czyli główny cel tak naprawdę został kompletnie przysłonięty. I w praktyce no, już nie istnieje. Niestety. Co jest tragedią potworną. To jest, powiem szczerze tak, jeżeli miałbym to określić, to mniejszą zbrodnią jest zamordowanie kogoś, niż pozbawienie go tych modlitw. Zdecydowanie tak. Dlaczego? Bo Pan Jezus powiedział, że nie bójcie się tego, który zabija ciało, tylko tego, który zabija duszę. A niemodlenie się za zmarłych jest szkodą na ich duszy. I myślę, że warto ujawnić tutaj też, jaki jest drugi cel już modlitwy żałobnej, czyli to, żeby wiernych utwierdzać w tym, że no do nieba nie jest się dostać tak łatwo, w tym, że istnieje w rzeczywistości tej wiecznej istnieje czyściec, że trzeba cały czas do tej świętości wzrastać, walcząc ze swoimi grzechami, tylko w ten sposób da się tę świętość osiągnąć. Dlatego Kościół zawsze w tej tradycyjnej liturgii żałobnej, jednocześnie wypraszając przebaczenie dla zmarłego, pokazywał wiernym, jakby przypominał im o dniu sądu ostatecznego, przypominał im o tym, że powinni mieć wzgląd na godzinę własnej śmierci, przygotowywać się do tej godziny. Teraz tego nie ma. Zasadniczo, jakbyśmy sobie przeanalizowali też teksty właśnie starej liturgii za zmarłych, no to tam mamy ciągłe odniesienia do sądu właśnie, do sądu ostatecznego, do tego, jak straszny jest ten sąd w tekstach. I to jest druga właśnie funkcja liturgii, żeby też wiernym, bo pierwsza funkcja liturgii to jest złożenie Bogu ofiary, żeby za zmarłego w tym wypadku, bo to jest liturgia za zmarłego. To jest pierwszy cel. Drugi cel to jest pożytek dla wiernych, którzy tu są. W treści ten pożytek polega na tym, że wierni widzą, jak straszna jest śmierć, jak że może być straszna. Że dotyczy bezwzględnie każdego człowieka. Przypominanie właśnie o tej śmierci, że wszyscy umrzemy, to zawsze Kościół nauczał, zawsze Kościół głośno o tym mówił, teraz o tym nie mówi, że śmierć jest nieuchronna, że sąd Boży jest nieuchronny, że sąd ostateczny również jest nieuchronny, że wielu na tym sądzie zostanie potępionych. To są rzeczy, o których Kościół nie dziś nie naucza. To są rzeczy, o których na współczesnej liturgii się nie dowiesz nawet, pomimo że jest po polsku. To, że liturgia jest po polsku, to nie znaczy, że wierni więcej rozumieją z tego, co się dzieje, bo to jest zupełnie nieprawda. Tak. Wierni z tej treści liturgii, która jest teraz, nie rozumieją nic. Tak. Jaki jest sens modlitwy za zmarłego. Wierni z tej nowej mszy są w stanie wynieść tak naprawdę tylko tyle, że osoba bliska, która zmarła, cieszy się po drugiej stronie. Ewentualnie tańczy z aniołami, znalazła odpoczynek w cierpieniu, po cierpieniu ziemskim, że patrzy na nas z nieba, że już jest dobrze generalnie. To jest tyle, co wierni wyniosą z nowej mszy. Czyli totalne zafałszowanie prawd wiary. Zasadniczo rozumienie praktycznie protestanckiej śmierci, bo protestanci wierzą, że zbawienie jest przez wiarę. Czyli przez sam fakt, że ktoś był wierzący, przyjął chrzest, jest zbawiony i powiedzmy żałował za swoje grzechy. To są wszystkie warunki u protestantów. U nas jest cała walka duchowa, którą człowiek musi stoczyć i współpracować z łaską Bożą poprzez sakramenty, poprzez pokutę i przez to może pójść do nieba, dzięki temu, pomimo swoich grzechów. A nie przez to, że tylko po prostu sobie umarł i miał ciężkie życie i był wierzący. To nie jest jakby jeszcze warunkiem do pójścia do nieba. To jest daleko do tego cały czas. Toczymy całe życie walkę i zwieńczenie tej walki tak naprawdę to jest śmierć. I od tej walki zależy to, czy my wejdziemy do nieba, czy do czyśćca, czy do piekła od razu. A nie przez samą wiarę. Więc to zaciemnia ludziom tak naprawdę to, czym jest śmierć chrześcijanina, taka prawdziwa. Wyobraźmy sobie, że większość osób, jak się spyta na takim pogrzebie, to nie mówi o tym, że trzeba się modlić za zmarłego, że my umrzemy i tak dalej, tylko mówi o tym, że no, już jest tam na chmurce, już się cieszy. Takie są rozmowy po pogrzebie. To jest na każdym pogrzebie, na jakim byłem, teraz powiecie, ale ktoś może, jak przeczyta tony katechizmów, tam jakiś świętych, to będzie wiedział, jak to jest. No będzie wiedział, tylko liturgia 90% jest, osób tak, tego nie robi, bo nie liturgia jest szczytem życia duchowego, życia katolickiego, życia chrześcijańskiego. Ona ma za zadanie odzwierciedlać w sposób możliwie najdoskonalszy wszystkie prawdy wiary, a nie je fałszować. A to, w jaki sposób wygląda liturgia aktualna, to fałszuje zarówno miłosierdzie Boże, które w pewnym sensie ma granice, a nie jest nieograniczone, nie jest tak, że wszyscy będą zbawieni. Fałszuje obraz oczywiście rzeczywistości pośmiertnej i fałszuje to, że człowiek cały czas powinien
myśleć o tej chwili śmierci i się na nią przygotowywać. Aktualna liturgia dąży do tego, żeby pokazać człowiekowi, że nie musi się martwić chwilą śmierci. Dlatego, że i tak wszyscy będą weseli. Zasadniczo tak, jeszcze ten dobór psalmów jest bardzo nietrafny. No tak, psalmy na nowej liturgii, jakie można wybrać, to mniej więcej o treści Pan jest moim pasterzem, bądź będę się cieszył w krainie niebieskiej, czy tam będę się cieszył widząc Boga, coś takiego. No generalnie wszystkie te psalmy... Pokażemy wam te psalmy na ekranie, żeby się widzieć. Wszystkie te psalmy wskazują na, i czytania zresztą też na nowej mszy, wskazują na to, że mamy upatrywać nadziei, wyłącznie nadziei, nie mieć w ogóle żadnej obawy o tę duszę zmarłego, tylko mieć nadzieję, że już jest w niebie. Tak. Nic nie wskazuje kompletnie na to, że może być potępiony. Czasowo bądź nieczasowo. Tak. I zwróćcie też uwagę, jakie to niesie dalsze konsekwencje, bo tam czytaliśmy nawet na stronie dzisiaj, na stronie jakiejś tam diecezji, czytałaś, że celem pogrzebu a współczesnego nie jest już, tak, modlitwa zmarłego, ale tam dodali, że nie jest to jedyny cel. I to był jakiś podręcznik, jakiś pastoralny dla księży, kapłanów. Tak, czyli coś, co wprost powinno mówić o tym, jakie są cele liturgii. Było tam napisane, że celem liturgii nie jest jedynie modlitwa za zmarłego, ale też, że ma głęboki związek z przeżywaniem tej śmierci ze strony rodziny i że ma na celu pocieszenie. Pocieszenie i nadzieję. Tak. Nadzieję na życie wieczne. To jest cel liturgii. A nadzieja, prawidłowo rozumiana, musi być dobrze umiejscowiona i nie można odchodzić po prostu od innych prawd, tak? No to nie jest... Znaczy, to się zbliżamy już do herezji nadziei powszechnego zbawienia przy okazji. No tak, a zwłaszcza, że tutaj to, co chciałem dodać jakby do tego, co mówiliśmy wcześniej, że liturgia ma też funkcję, bo też mówiliśmy o tym, że tradycyjna msza ma pewną funkcję dla wiernych, drugorzędną. Ma ich utwierdzać w tym, że muszą pokutować, że muszą się modlić za zmarłego, że czeka ich sąd i tak dalej, i śmierć, która jest nieuchronna. Natomiast zobaczcie, jakie tragiczne są w skutkach konsekwencje nowego pogrzebu. Człowiek nie jest informowany o tym, że jest jakaś pokuta potrzebna do zbawienia, że musi walczyć o swoje zbawienie całe życie, tylko jest informowany, że jest nadzieja, że będzie zbawiony i pocieszenie jego w smutku. To zobaczcie, jakie to jest tragiczne w skutkach. To, co mówiłem o tym, że osoby, które robiły tę reformę, są gorsze niż ktoś, kto kogoś zamordował. Dlaczego? Dlatego, że konsekwencją tej reformy jest to, że bardzo wiele osób nie ma nawet szans usłyszeć prawdy o śmierci chrześcijańskiej. I wyciąga na podstawie tej liturgii błędne wnioski, na podstawie treści samych tekstów liturgii. Nie na tym, że ksiądz ją źle odprawia, bo to, że są nadużycia, to wiadomo, zaraz do tego przejdziemy. Ale mówimy o samej treści liturgii, o tym, co jest w księgach liturgicznych. Samo to spowoduje, że ludzie przeciętni, bo powiecie, że właśnie z wykształceniem teologicznym by wiedział. Tak, tylko 99% społeczeństwa nie ma wykształcenia teologicznego. Osoby, które idą na pogrzeb, to są często niedzielni katolicy, którzy raz na jakiś czas pójdą do ten pogrzeb, bo akurat ktoś umarł w rodzinie. Wtedy mogliby usłyszeć naukę katolicką, zdrową, że muszą się nawrócić, że muszą pokutować. Nie zrobią tego, nie usłyszą tego. Usłyszą, że jest nadzieja, a skoro jest nadzieja, to po co ja mam się zmieniać? To jest przekaz, to jest tragedia. To jest gorsze niż morderstwo, bo to zabija w dłuższej perspektywie być może wiele dusz. A to jest gorsze, jak powiedział Pan Jezus, niż zabijanie ciała. Dokładnie tak. I to jest tragedia po prostu. I będąc na takim pogrzebie, po prostu ja chyba już więcej nie pójdę, tak mi się wydaje. Bo to, że to jest zjazd rodzinny, to jest jedno, że tam rodzina, chcemy pożegnać zmarłego i tak dalej. Tak to rodzina rozumie. Ale to, ile ja się nadenerwuję w trakcie tej mszy, wiedząc, co tam się dzieje i co, jak ten zmarły jest pozbawiony bardzo wielu łask, które mógłby dostać, gdyby miał tradycyjną liturgię. I jeszcze jak ludzie wierni są utwierdzani w ich błędnym postrzeganiu tych spraw eschatologicznych, w sensie dotyczących jakby śmierci i życia tak, po śmierci. Spraw ostatecznych, no. To powiem szczerze, jeszcze te dyskusje, które się toczą potem po pogrzebie, że ktoś jest na chmurce, że tańczy, to po każdym pogrzebie jest. To nie jest jeden wyjątek, bo powiecie, że to raz się zdarzyło. Nie, to się zdarzyło na każdym pogrzebie, na którym byłem, a byłem na wielu. A może to powiecie, że ja trafiłem na zły pogrzeb. Zrobimy ankietę w takim wypadku i zobaczymy, czy ktoś coś takiego słyszał. Natomiast wielu znajomych mówiło to samo dokładnie. To są znajomi, którzy znają liturgię, że no. Ludzie tak właśnie mówią po pogrzebie. I to się dzieje dlatego, że Kościół wycofał się z nauczania o śmierci tradycyjnego. To jest tragedia po prostu. To jest jedna z najgorszych rzeczy, moim zdaniem najgorszy skutek reform liturgicznych. Na pewno najwyraźniej, najbardziej wyraźny, najbardziej bijący po prostu po oczach i być może najbardziej też dalekosiężny w skutkach.
I teraz sobie wyobraźcie, mamy śmierć kogoś bliskiego, kto być może cierpi w czyśćcu. My się cieszymy z nadziei, że on jest w niebie, w trakcie mszy. Pocieszamy się, tak, żeby nie płakać, tylko żeby się radować, że jest teraz w lepszym miejscu. A ta osoba tam cierpi i nie dostaje pomocy, którą mogłaby od nas dostać. Ludzie nie są zachęceni do tego, żeby się za niego modlić, bo nie wiedzą tego nawet, że trzeba. Bo skąd mogą to wiedzieć sami z siebie? I to samo jest jakby z samą mszą. Dużo osób powie, ale przecież Pan Jezus jest na tej mszy. No, być może jest, być może nie ma. Zależy to od intencji księdza. Nie wiemy tego tak naprawdę, bo widząc, jak ta liturgia jest sprawowana, to czasami można mieć co do tego wątpliwości. Prawda. Natomiast jest szansa, że jest. Prawdopodobnie jest. Załóżmy, że jest. Ale co z tego? Co z tego, że jest? Ofiara Chrystusa to nie jest coś, co można sobie wrzucić w szambo. Tak używając bardzo mocnego porównania. Oczywiście rzadko to wygląda jak szambo, natomiast... Najgorsze nadużycia liturgiczne, nawet w jakimś tam neokatechumenacie, tam też jest Pan Jezus. Tak. Na mszy satanistycznej też jest Pan Jezus, bo oni kradną konsekrowaną hostię. Dokładnie. Ale co z tego, że tam jest? Skoro msza święta to jest taki nieobrobiony diament, który Pan Jezus nam dał, jest niezwykle cenny. Natomiast my ten diament ozdobiliśmy rytami liturgicznymi, na przykład właśnie naszym rytem rzymskim, tradycyjnym. To jest taki diament już z całej tej otoczce, ze złota, i zrobiony z niego jakiś cenny przedmiot jubilerski. To jest właśnie msza święta. A to, co zrobiła podstawowa liturgia, to wyciągnęła ten diament, położyła go i powiedziała, róbcie sobie, co z nim chcecie. Jedni sobie go rzucą na ziemię, inni go wezmą na, nie wiem, i będą z nim tańczyć. I to jest tragedia po prostu. To, że tam jest Pan Jezus, to jest nawet być może gorzej jeszcze niż jakby go tam nie było czasami. Tak, z pewnością, dlatego że no przecież celem mszy jest jakby oddawanie czci Panu Bogu, a kiedy my robimy sobie z mszą no co chcemy, no to nie jest to żadne oddawanie czci, tylko zbezczeszczenie. Tak, i bardzo często to właśnie idzie w tym kierunku. A teraz sobie wyobraźcie, modlimy się za tego zmarłego. Nawet Kościół w oficjalnej nauce uznaje cały czas tej posoborowej, że to chodzi o modlitwę za zmarłego. W mszy chodzi też o modlitwę za zmarłego, jako pierwszy cel. Kościół posoborowy to uznaje. Ale to, że to uznaje, to co z tego, skoro to był akurat pogrzeb na Brudniej, to powiemy konkretnie. Tam się odbywa biznes pogrzebowy, pogrzeb jest co pół godziny. Dlatego księża tak się śpieszą. Dlatego jak weszliśmy właśnie w 16 minucie, to już była końcówka mszy, tak? I wyobraźcie sobie, jak to wygląda. Wchodzimy, 12.00 zaczyna się pogrzeb i już jest kolejka do następnego pogrzebu. Ludzi, którzy czekają przed wejściem, bo ksiądz musi się w pół godziny wyrobić, wchodzą następni i już jest kolejny pogrzeb i tak dalej. To jest przemysł pogrzebowy. O, i tam gigantyczne pieniądze pobierają. Za co? Za nic tak naprawdę. Bo to nie jest pomoc, którą zmarły może otrzymać. Zmarły powinien otrzymać znacznie więcej od kapłana. Kapłan ma odpowiedzialność za tego zmarłego, jeżeli odprawia pogrzeb. I my nie osądzamy tych kapłanów osobiście, natomiast nie wiemy, jakie są ich intencje. Miejmy nadzieję, że dobre. Możliwe, ale... że po prostu jakby się zagubili już też w tym wszystkim, co się dzieje generalnie w kościele. Tak, oni... I chociaż powinno im się wydawać, że jednak coś jest nie tak. Może tak to po prostu jako zwykłą pracę już w tym momencie. No, wykonanie może, usługi, może, którą muszą w kółko mielić, bo to się mieli co chwilę. Tam dosłownie przez nie wiem ile godzin. Podejrzewam, że koło 8 co chwilę, co pół godziny odbywa się kolejny pogrzeb w jednym kościele. A wyobraźcie sobie, że przed soborem tylko jedną mszę dziennie można było odprawić na jednym ołtarzu. No, dlatego właśnie były ołtarze boczne w kościołach, tak? A tam po prostu jedna za drugim to idzie, jakby to był tasiemiec, jakby to była produkcja seryjna czegoś. I wyobraźcie sobie, że msza jest okrojona ze wszystkiego, co się da. Pomijając już fakt, że to jest posoborowa msza, która i tak już jest znacznie okrojona względem mszy tradycyjnej. To pomijam. To zaraz do tego jeszcze przejdziemy więcej. Ale na ten moment pomijam. Ale wyobraźcie sobie, że to jest msza, która zostaje ze wszystkiego okrojona, żeby była jak najkrótsza. Nie ma ministranta oczywiście, bo po co? No tak, wczoraj nie było ministranta. Ksiądz sobie sam dzwoni dzwonkiem. Patelnik nie trzymał, rozdając, kiedy ksiądz rozdawał komunię świętą. To jest oczywiste. To jest robione po prostu w ten sposób, że jak ja bym takiego pogrzebu nie zorganizował, ale jakbym w jakiejś alternatywnej rzeczywistości zorganizował taki pogrzeb, to bym żądał odszkodowania od tego księdza za to, co on zrobił. Bo to jest szkoda, po pierwsze, dla mojego zmarłego, dla tego zmarłego członka mojej rodziny, po drugie, to jest szkoda dla wszystkich osób, które tam są. A po trzecie, no jest to wyraz braku szacunku także wobec Pana Boga. Tak. Tak, no to dokładnie to jest, bo tam msza była, ksiądz leciał po prostu jak się dało. To, że kazania nie ma, to pół biedy jeszcze. To jest mało istotne. Ale wyobraźcie sobie mszę, która się kończy w 25 minut. Leci tak naprawdę szybko, okraja ją z czego się da. Ja nawet do końca nie pamiętam, z czego ona była okrojona, bo nie byłem zbyt skupiony na tym, szczerze mówiąc. Natomiast szło to tak szybko, że aż po prostu się w głowie kręci, jak to jest możliwe. I
Później odprowadzenie zmarłego odbyło się oczywiście. To, że śpiew nam przybył tragiczny, to jest inna sprawa. Kwadratowo śpiewający organista, bo to też jest etatowiec, to nie jest osoba, która śpiewa. No tak. Bo tak, tylko to jest etatowiec. I później odprowadzenie zmarłego do grobu bez żadnego śpiewu. Ksiądz nawet nie zaśpiewał Salve Regina. Tak, to też był ewenement. Pierwszy raz chyba się z tym spotkałam, żeby przy pogrzebaniu ciała leciała jakaś wzruszająca muzyka z głośników. Najpierw poleciało coś tam na coś trąbce. Na trąbce i później jeszcze jakaś balada gitarowa chyba, o ile się nie mylę. Tak, i ksiądz tak naprawdę, nie wiem, czy są jakieś skrócone rytuały, czy on sobie to sam skraca i nie znam aż tak dobrze przebiegu tej liturgii, ale byłem na innych pogrzebach i tam było znacznie więcej tych obrzędów. Tak, to prawda, ten ksiądz wyjątkowo szybko odmówił te modlitwy przy trumnie. Przy samym pogrzebaniu już ciała, nie pamiętam, żeby to było. Nie było na pewno okadzenia trumny, w kościele nie było. Czego ty oczekujesz? Pokropienie było tak, byleby było lekko, wodą święconą, szybko zakopać i do widzenia, bo ksiądz już musi jeździć na następną mszę. Tak, już po zakończeniu wszystkiego, co tam miał zakończyć, zostawił wszystkich i pojechał, tak? Z tego co kojarzę, Meleksem. Tak. Odjechał, bo się śpieszył. Na kolejną mszę, bo co pół godziny musi być msza tam. Więc tam księża się zmieniają po prostu i jest kolejna zmiana i kolejna zmiana. I wyobraźcie sobie, że to jest traktowanie po łebkach, bo ja rozumiem, że idziecie, nie wiem, też nie powinno mieć to miejsca, ale idziecie sobie, nie wiem, coś przeserwisować do serwisu i że ktoś czasami coś zrobi trochę po łebkach, to jest tylko zwykła praca i to jest rzecz materialna. Czyli na przykład ktoś wam, nie wiem, źle przeserwisuje rower, gorzej, no to dobra, to jest niedobrze, ale to jest pół biedy, bo to jest tylko rzecz materialna. Ale tu ksiądz sobie po łebkach modli się za zmarłego. To jest w ogóle nie do pomyślenia. I po łebkach sprawuje to najświętszą ofiarę, czyli coś, co dla niego no, powinno być w ogóle szczytem całego życia i dla każdego chrześcijanina. Więc też trzeba sobie wyobrazić, jak no, ci księża, jak też taki sposób funkcjonowania wpływa na ich postrzeganie wiary, na ich sposób postrzegania wiary. Gdzie kapłani, którzy jakby szczególnie powinni sobie wyrabiać ten szacunek do Najświętszej Ofiary i do Ciała Pańskiego, no przy takiej atmosferze się go z pewnością pozbawiają. Czy intencjonalnie, czy nieintencjonalnie, nie wnikam w to, ale no na pewno nie sprzyja to rozwojowi wiary u kapłanów. Taka tak, sytuacja. No, jak się coś robi, jak coś powszednieje, robi się to seryjnie, no to coś już staje się takim odruchem, częścią, ja wiem, życia codziennego, jak wyciągnięcie chusteczki. No nie wkłada się w to w ogóle coś uwagi. Coś odruchowego zupełnie. Nie wkłada się w to serca. Nie ma skupienia. Nie przeżywa się tego za bardzo. No i trzeba mieć świadomość, że taka szkoda u pasterzy naszych, to ewidentnie przekłada się też na szkodę owieczek. No bo inaczej być nie może, tak? Przewodnicy powinni najbardziej dbać o takie rzeczy. We własnej duszy. Mhm. Po to, żeby móc innych prowadzić do zbawienia. Inaczej się nie da. Zgadza się. A teraz jeszcze może tutaj już powiedzieliśmy nasze wrażenia na temat nowej liturgii. Komunia, co prawda, plus jeszcze dodam tylko taki, nie była udzielana na rękę. To jest w sensie nikt nie przyjął komunii na rękę. Podejrzewam, że ksiądz by udzielał na rękę, ale tam były osoby z naszych rodzin, które nie przyjmują tak nigdy. No tak. I nie są za tym, żeby przyjmować, więc nikt nie przyjmował na rękę. Więc to przynajmniej jest ten niewielki plus w tych ogromnym worku minusów. To tak. Jest to jakoś światełko w tunelu minimalne. Dlatego, że mogłoby być jeszcze gorzej. Tak. Było już i tak ekstremalnie źle, ale mogło być jeszcze gorzej. Więc trzeba się cieszyć, że nie było jeszcze gorzej. Tak. Chociaż było tragicznie. To trzeba zaznaczyć. Natomiast wracając do tradycyjnej liturgii za zmarłego. Tradycyjna liturgia za zmarłego, tak jak mówiliśmy. Wyobraźcie sobie, że tam mamy 25 minut mszy, szybkie odprowadzenie bez niczego, zakopanie, ksiądz tam powie dwie modlitwy, bo dosłownie, nie wiem, myślę, że to była 1/3 tych rytuałów, które normalnie odprawia ksiądz. My mieliśmy to szczęście, że zorganizowaliśmy mojemu ojcu pogrzeb tradycyjny, więc widzieliśmy, jak wygląda pogrzeb z tradycyjną liturgią i z tradycyjnymi obrzędami. Procesja na cmentarzu to było śpiewanie psalmów. Ksiądz na przemian z kantorem śpiewali psalmy. Przy samym pogrzebaniu ciała obrzędów jest bardzo dużo. Przynajmniej takie odniosłam wrażenie. Może dlatego, że było bardzo zimno, nie wiem, i po prostu bardzo chciałam już tam. Nie, ale jest na pewno zdecydowanie więcej. Ale tak, też mi się wydaje, że modlitw było bardzo, bardzo dużo i pokrepienie wodą też przynajmniej kilka razy.
Ochadzenie trumny też jest obowiązkowe. W ogóle egzekwia, wreszcie wracając wcześniej, do tego, co jest wcześniej. Wyobraźcie sobie, że tu mamy 25 minut przy i szybkie odprowadzenie, pominięte większość modlitw i ksiądz sobie jedzie już na następną mszę, a tradycyjne było najczęściej tak, że dzień wcześniej się odprawiało oficjum za zmarłego, modliło się cały dzień za niego przy godzinach kanonicznych, później rano się odprawiało mszę świętą za zmarłego specjalną, rekwiem, która była bardziej rozbudowana z modlitwami specjalnie za zmarłego, ustanowionymi w tradycji kościoła. Dalej się odprawiało egzekwie, czyli modlitwy przy trumnie, które też mają swój określony przebieg, a nie pokropienie szybko wodą i idziemy dalej. I sama jeszcze atmosfera i też sam sposób sprawowania ofiary wymuszał, żeby robić to z nabożeństwem. Też tak. Nikt nie traktował wiary tak plastikowo jak teraz. Odbywało się to dłużej, spokojniej, z większą uwagą. Nie tak jak teraz. No i dalej idąc się szło właśnie tym konduktem pogrzebowym. Odprowadzić zmarłego, odmawiało się modlitwę nad trumną, przy zakopywaniu się odmawiało modlitwy, ksiądz zostawał do końca, aż się zakopało zmarłego. Modliło się też za osobę pierwszą z obecnych, tak, która tak. umrze mhm. z nas. To czyli... jest w tekstach tak. tych obrzędów, że ksiądz wypowiada modlitwę za pierwszą, w intencji pierwszej osoby z obecnych, która odejdzie. Tak. Więc to jest też to podkreślenie na koniec, bo jeszcze modlitwa, wiadomo, w intencji tej osoby, która będzie jej potrzebna, ale też podkreślenie, że każdy z nas umrze, że ktoś, że to nie jest tak, że my sobie się rozejdziemy i jest wszystko super, tylko my jesteśmy tu na pielgrzymce, umrzemy i dążymy do nieba. To jest podkreślenie tej ważnej prawdy też. I wierni, będąc na tradycyjnej liturgii, mają okazję to usłyszeć. Same nawet też pieśni tradycyjne też bardzo są na te, skierowane na tę prawdę, że każdy kiedyś umrze, tak? A jaką pieśń wybrał organista tutaj na pogrzeb nasz ostatni? Oczywiście... Wielkanocną, któryś z wielkanocnych pieśni. To, to tak, Zwycięzca Śmierci było w trakcie tak. mszy, a później oczywiście, jak tych co leci, orszak, a nie jest orszak, ale jedna zwrotka, bo nie było czasu. Może i lepiej. Może i lepiej, ale no, to wszystko świadczy o tym, jaki to był, jaka to była jakość liturgii. Szczęście w nieszczęściu. No i my też jakby... Zachęcam do przeczytania też mojego tekstu na temat tego, jak wygląda katolicki pogrzeb, który pisałem jakiś czas temu na Okiem Tradycjonalisty fanpage'u. Też link znajdzie się w opisie. Tutaj co jeszcze dodam. Kościół miał specjalną mszę rekwiem właśnie za zmarłych, która była w tradycji kościoła odprawiana tak naprawdę od bardzo dawna. Nie wiemy od kiedy, ale możemy zakładać, że to jest coś, co wyewoluowało od początku kościoła. Tak, na pewno tak jest. No tak, tak. Natomiast ta msza miała swój stały formularz, dlatego bardzo wielu kompozytorów tworzyło też utwory specjalnie do tej mszy całej. Czyli mamy też te propria, czyli części zmienne, czyli introit, mamy dies irae, sekwencje i wszystkie te części zmienne też były komponowane. Teraz pewnie powiecie, że no tak, były komponowane, jest rekwiem tego Mozarta, które brzmi jak koncert. Tak, to jest takie rekwiem Mozarta, które brzmi jak koncert, ale to jest tylko jedna z tak naprawdę kompozycji, które w pewnym momencie Kościół uznał, że nie powinien ich śpiewać na mszy, bo są za długie i jakby zaciemniają sens liturgii. Ale to jest tylko jeden przykład, czy nawet pięć przykładów. Ale mamy całą masę wcześniejszych kompozytorów, renesansowych, późniejszych średniowiecznych, też. Późniejszych też, którzy tworzyli klasyczną polifonię po prostu na mszę za zmarłych, ale nie tylko na mszę za zmarłych, bo mamy też na oficjum za zmarłych kompozycje specjalne. Przykłady wam dam w komentarzu. To są naprawdę piękne dzieła muzyczne, które w towarzystwie właśnie ofiary Chrystusa, jako powiedzmy to oprawienie tej muzyki liturgicznej, też przynosiły jakby zmarłemu większy pożytek, bo to, że piękno pewne ofiarujemy Panu Bogu, to jest ta otoczka wokół tego diamentu, jakim jest msza święta. Tak, i plus to... dodatkowo też praca, jaką wkładamy w to, żeby można było tak praca... Żeby to można było zorganizować, żeby to się dało zaśpiewać. Tak, praca tych, którzy będą to śpiewać, tak. praca tych, którzy to skomponowali, to też jest rodzaj ofiary jakby od nas praca wszystkich. Praca tych, tak? którzy to organizują za zmarłego również. My możemy te wysiłki wszystkie ofiarować w intencji zmarłego. I to jest tak naprawdę... No kot tutaj nam robi akrobację. To jest tak naprawdę rzecz, która jest w tym momencie wyrzucona do śmietnika. Jest, mamy... Nie wiem, tam 600 lat historii tych kompozycji mszalnych, pięknych, tu możecie sobie je wysłuchać. Polecam naprawdę serdecznie, żebyście sobie je wysłuchali. Wrzucam linki w opisie do tych kompozycji, gdzie naprawdę są piękne kompozycje na msze za zmarłych, specjalne, na całą. Dlaczego nikt dzisiaj tego nie chce kontynuować? No wiadomo, że
nowa msza, to całkowicie temu nie sprzyja, bo jak w pół godziny ma być msza zrobiona, co pół godziny kolejna, no to nawet nie ma możliwości, żeby to się zaistniało. Natomiast teraz jest apel już do tradycjonalistów. Jak będziecie na przykład wiedzieli, że ktoś umiera w rodzinie, to oczywiście nie wchodźcie na głowę innym osobom. Jak ktoś nie chce mieć takiego pogrzebu, no to możecie zrobić więcej szkód w rodzinie takim pogrzebem, jakby próbą organizacji tego pogrzebu, niż i tak wam się to nie uda, tak? Natomiast jeżeli macie możliwość zorganizowania komuś pogrzebu, no to zdecydowanie polecamy zorganizować mszę, rekwiem i też włożyć troszeczkę więcej wysiłku w ten śpiew, bo mamy tyle tych pięknych kompozycji z tradycji kościoła, że myślę, że warto. Musieliśmy kota wypuścić. Także tutaj jakby te skorzystajcie z tej całej głębi tradycji muzycznej kościoła, którą nie jest tylko chorał ten powstały w XIX wieku, który jest dzisiaj tak powszechny na mszach trydenckich, zwłaszcza w pewnych kręgach. Natomiast pamiętajcie, że liturgia wcześniej wyglądała inaczej. Tam były bardziej zaawansowane śpiewy, były też tradycje lokalne śpiewu. Nie było tak, że były jedne melodie i wszędzie były te same, tylko jakby kompozytorzy tworzyli te melodie, ale też były lokalne tradycje śpiewu jednogłosowego, tak? I starajcie się, jak będziecie mieli możliwość, żeby coś lepszego też ofiarować w intencji zmarłego. A teraz jeszcze taka mała rada ode mnie. Jeżeli nie uda wam się zorganizować tego pogrzebu w tradycyjnym rycie, to jak chcecie jechać na mszę posoborową za zmarłego, to na własną odpowiedzialność, czego ja nie polecam, ale to jest oczywiście każdego sprawa. Natomiast zamiast tej mszy lepiej ofiarować mszę właśnie poza pogrzebem, rekwiem za zmarłego zorganizować po prostu, na przykład za jakiś czas po pogrzebie, bo to jest tak naprawdę substytut tego tradycyjnego pogrzebu, tak, który ten zmarły jest pozbawiony. Więc warto dla swoich zmarłych, jeżeli macie możliwość, jeżeli mają pogrzeb posoborowy, zorganizować mszę rekwiem w osobnym terminie. Dokładnie tak. A jeśli nie ma możliwości zorganizować rekwiem, no to przynajmniej zamówić gdzieś mszę trydencką, tak, w intencji tej osoby zmarłej, żeby jednak nie pozbawiać jej tych dóbr duchowych, które odebrała jej cała sytuacja, tak, posoborowa i wszystko to, co za tym idzie. Tak. I myślę, że powoli się zbliżamy do końca. Jeszcze tylko mamy jedno małe ogłoszenie. Tak. Po wczorajszym pogrzebie, który w zasadzie był parodią pogrzebu, jak na pewno nie tylko ten i wiele, wiele więcej, ale wczoraj po prostu nas tak to już uderzyło mocno, wymyśliliśmy, że założymy grupę modlitewną w intencji dusz czyśćcowych po prostu, do której będziemy przyjmować oczywiście wszystkich chętnych i w której będziemy starać się co jakiś czas organizować msze tradycyjne, tak, rekwiem dla dusz czyśćcowych z naszych rodzin, z waszych rodzin. Planujemy zrobić tam arkusz, na który będzie można wpisywać imiona i nazwiska wszystkich wiernych zmarłych z każdej z rodziny osoby, która jest akurat właśnie w tej grupie. I po prostu będziemy się regularnie modlić za te osoby, organizować może jakieś większe wydarzenia modlitewne, może znajdziemy, bądź napiszemy, bądź znajdziemy jakąś tradycyjną modlitwę w intencji dusz czyśćcowych, która będzie dla każdego do odmawiania każdego dnia. No jakoś to podzielimy po prostu i postaramy się w tradycyjny sposób jakieś tym duszom pomagać. I też, co myślę, będzie dużym dobrem duchowym dla tych dusz czyśćcowych, jest to, że będziemy starać się odmawiać także oficjum. To o czym mówiliśmy, czyli tam godziny kanoniczne, które były specjalnie do zmarłych, tak? Oczywiście w tradycyjnej formie. Tak. Których teksty też pewnie tam zamieścimy po prostu. Na pewno. Żeby było łatwiej wszystkim. Tak. Także też jeśli na bieżąco, jeśli ktoś z naszej bądź z waszej rodziny odejdzie, to będzie można na tej naszej grupie w jakiś sposób o tym poinformować i po prostu jeszcze do czasu pogrzebu każdy z grupowiczów będzie starał się odmówić w miarę możliwości oczywiście te tradycyjne oficjum w intencji tej zmarłej osoby. Tak, i to będzie taki substytut tego, czego ta osoba jest teraz pozbawiona w soborowym kościele. Jeśli będziemy organizować tradycyjne liturgie żałobne, to postaramy się je nagrywać bądź transmitować. Jest też szansa, być może, że w przyszłości, jeżeli Pan Bóg pozwoli i nasz kanał będzie się rozwijał i będziemy dalej działać, to jest szansa, że z tej grupy modlitewnej być może też kiedyś zorganizujemy taką mszę rekwiem za osoby z grupy modlitewnej, za tych zmarłych, których mamy w tej grupie modlitewnej. To jest taki ostateczny cel, żeby na przykład raz w roku taką liturgię zorganizować, tak, i jakby się udało. Się odbywało, ale tak, to może tak być dosyć trudne, natomiast tego nie obiecamy na 100% w tym momencie,
ale będziemy dążyć do tego, żeby to się udało. Dalejszej przyszłości, tak? Tak jest. Także chcemy po prostu zrobić taki substytut tego pogrzebu, tych całych modlitw za zmarłych, których wasz zmarły z rodziny jest pozbawiony, i żeby on otrzymał te łaski, które zostały mu zabrane przez posoborowy kościół. Tak, to jest właśnie cel naszej grupy modlitewnej. Dajcie w ogóle znać, co sądzicie o tym pomyśle. I jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to napiszcie w komentarzu: modlę się za zmarłych. Dokładnie tak. I to będzie też znak, że obejrzeliście film i pewien taki manifest, że katolicy się modlą za zmarłych. A nie tylko żyją złudną nadzieją, że wszyscy będziemy zbawieni. Tak. I to chyba na tyle na dzisiaj. Także nie polecamy chodzić na posoborowe msze, a zwłaszcza na posoborowe pogrzeby, bo można nie być zadowolonym, mówiąc delikatnie. No tak, tak. To jakby też, myśmy już byli na kilku tych nietradycyjnych pogrzebach i po prostu i znam też inne osoby, które tak miały to samo, że po prostu po tym tradycyjnym pogrzebie, po tym nietradycyjnym pogrzebie to aż takie nerwy po prostu wychodziły na wierzch, że no mówi to samo za siebie. Tak. Jak macie też takie doświadczenia, to też możecie się nimi podzielić w komentarzach. Generalnie zachęcamy do komentowania i pisania, co myślicie na ten temat. Tak. A, i może jeszcze dodamy, że ta pogadanka jest... taki mamy plan, że jest to na razie wstęp do szerszego omówienia oczywiście tych tematów, dlatego że chcemy zrobić serię całą na temat liturgii żałobnej i zwyczajów... śmierci i tematów modlitwy zmarłego i tego wszystkiego. Dokładnie tak. Tak, żeby przywrócić tę pamięć o katolickim faktycznym rozumieniu śmierci i modlitwy za zmarłego i liturgii za zmarłego, bo to jest bardzo istotne, co niestety współczesny Kościół pomija, a nawet tradycyjnie katolicy nie mają pełnej świadomości tego, jak to wyglądało bardzo często. Tak, więc spodziewajcie się kolejnych odcinków z serii na temat śmierci i modlitwy za zmarłych. No i na razie to tyle. Tak. Zachęcamy oczywiście do komentowania, do dawania łapek w górę. No i widzimy się w następnym odcinku. Tak. I do następnego odcinka. Cześć. Cześć.